studiu Witolda Lutosławskiego w Warszawie. Ten koncert zatytułowany jest Nie jesteś sam. Jest to koncert charytatywny. Chcemy pomóc tym koncertem wspaniałemu artyście, człowiekowi, dzięki któremu polska muzyka rozrywkowa jest taka, a nie inna. Artyście, który miał ogromny wpływ na wszystko to, co się działo w polskiej piosence od lat 60. Proszę Państwa, liczba artystów, którzy charytatywnie zgłosili się, aby zaśpiewać w dzisiejszym koncercie, aby pomóc Stanowi, jest autentycznie ogromna. Byliśmy naprawdę zaskoczeni, że ta idea przyjęta została tak przez środowisko gremialnie. Ten koncert mógł trwać wiele, wiele godzin. Chcieliśmy jednak, aby on zachował tę dwugodzinną formę i dlatego poprosiliśmy artystów, żeby zaśpiewali wyłącznie właściwie dwie piosenki i aby byli z nami podczas tego dzisiejszego wieczoru. Wieczoru, na który serdecznie Państwa zapraszamy, a który poprowadzą Maria Szabłowska i Anna Popek. Dobry wieczór Państwu. Dobry wieczór. Dobry wieczór. Proszę Państwa, raz jeszcze powiem, że naprawdę odzew Państwa, którzy przyszli tutaj, kupili bilety. Nie takie tanie znowu. I Państwa, którzy będą śpiewać, to jest coś fantastycznego, bo to jest nie tylko pomoc dla Stana, ale to jest też taki dowód, że ta branża zwana najbardziej zawistną na świecie jednak wcale taka nie jest. Ale jest w tym zasługa Stana na pewno, bo Stan jest osobą wyjątkową i ponieważ go znam wiele lat, to tak się umówiłyśmy z Anką, że ja będę trochę Państwu opowiadać o Stanie, a Ania będzie przedstawiać artystów. Zgoda. Więc może na początku zacytuję Jonasza Koftę, bo uważam, że to jest świetne powiedzenie. Jonasz Kofta uwielbiał tę ekspresję Stana. Trzeba się jeszcze znaleźć w PRL-u w latach 60., 70. i wiedzieć, jaki to miało po prostu siłę rażenia, bo to było niezwykłe, ktoś taki jak Stan. No i Jonasz kiedyś tak siedząc mówił, jaki ten Stan jest ekspresyjny, jaki on jest świetny. I tak siedzi i mówi, różne są Stany na tym świecie, ale ten nasz Stan jest naprawdę wyjątkowy. I myślę, że niech to będzie motto tego naszego dzisiejszego spotkania, tego koncertu. To jeszcze słowo o Stanie i potwierdzające Twoje słowa, że jest człowiekiem wyjątkowym. Kiedy zabierałyśmy się jakiś czas temu za organizację koncertu, Ania, partnerka Stana, wysłała nam taki resume jego działalności charytatywnej. To było kilkanaście stron różnych aktywności, w które Stan Borys się angażował. Od dzieci z różnym stopniem upośledzenia przez osoby starsze brał również udział w słynnym koncercie dla Ryszarda Szurkowskiego. Tego było bardzo dużo. I pomyślałam wtedy, że dobro wraca. Jeżeli ma wrócić i tak pięknie się pojawić na tej scenie, to musi się właśnie stać tutaj w Polskim Radio, które spod swoje skrzydła przyjmuje wszystkich artystów i właśnie w takich momentach, kiedy potrzeba nam dobra i wdzięczności, również jest dla swoich słuchaczy. Anna Popek, Maria Szabłowska, zaczynamy koncert dla Stana. Stan, nie jesteś sam. Może krzykniemy tak wszyscy razem? Może krzykniemy wszyscy razem do Stana? Bo Stan nas słucha. Że nie jesteś sam. Trzy, cztery. Nie jesteś sam! Jeszcze raz? Jeszcze raz. Nie jesteś sam. Jeszcze raz? Trzy razy? Słabo. Trzy, cztery? Nie jesteś sam. A wiecie, możemy coś ocieplić. Nie jesteś sam, Stan. Albo Stan, nie jesteś sam. O, tak zrobimy. To my mówimy Stan, a wy mówicie nie jesteś sam. Tak może być? Uwaga, trzy, cztery. Stan! Nie jesteś sam. Stan! Nie jesteś sam. Stan! Nie jesteś sam.
To teraz jesteśmy wszyscy razem. Stan także nas słucha, bo jest teraz w ośrodku rehabilitacyjnym i wiem, że ma nastawione radio na jedynkę i na portal Polskie Radio, na którego antenie właśnie jesteśmy. To co, zaczynamy? Tak. Mm-hmm. Duet artystów, który zawsze porywa serca i zawsze śpiewa wprost, jakby rozmawiał z duszą słuchaczy. Alicja Majewska i Włodzimierz Korcz i jedna z najpiękniejszych piosenek. Maria, czy twoja również? To też ulubiona? Tak, bardzo, bardzo. Będziemy lubię. Wszyscy. Państwo też ją lubią. Będziemy wszyscy razem z nimi odkrywać miłość nieznaną. Alicja Majewska i Włodzimierz Korcz. Póki świat wokół słońca się kręci, póki my z nim czule objęci, wszystko może się stać. Póki strzela korek szampana, do wesela goi się rana, wszystko może się stać. Póki rybka nie spełnia trzech życzeń i okruszek choć chętki na życie, wszystko może się stać. Póki stawiasz swój zamek na lodzie, póki tańczysz do dni po rowodzie, wszystko może się stać. Patrz, jak słońce z dna się wspina na czubki drzew, tak co dnia się świat zaczyna dla ciebie też. Jeszcze będzie czas posprzątać, wychylić dram, ale teraz gra dziewiąta Ludwiku van. Jeszcze oda do radości z głuchego pnia, jeszcze długo do wieczności Ludwiku van. Póki w środku jabłuszko czerwone, co na krzyż na ślub przekrojone, wszystko może się stać. Póki patrzy ci w oczy ta z lustra i nie woda krew tobie pluska, wszystko może się stać. Póki ciągle ci jeszcze za mało zadziwienia, szaleństwa, kapało, wszystko może się stać. Póki nie grzmi gdzieś smur paternoster, tylko wróble świergocą na wiosnę, wszystko może się stać. Wszystko może się stać. Wszystko może się stać. Wszystko może się stać. Bardzo dziękuję, bardzo dziękuję. Jest mi ogromnie miło, że przypadło mi w udziale zainaugurować ten szczególny koncert, w którym i my tu na scenie wykonawcy, i Państwo jesteśmy po to, żeby pomóc komuś, kto tego potrzebuje. Nie graj cynika na siłę, mało ci za to świat, prawda. Nie mów, że wszystko miłości już było, bo to nieprawda, nieprawda, nieprawda. Więc przestań cenić złe słowa i patrzeć wzrokiem ponurym. Dla ciebie życie to knajpa portowa, dla mnie ocean, ocean, ocean.
pogodzimy wiatr wesoły, co powali gra. Oznaczymy kraj zakochanych, długość ta, szerokość ta. Miłowania głodni jak wilcy, nauczymy się w tym kraju od pierwszego dnia. Słów, którymi mówią tubylcy, szabadabada, szabadabada. Odkryjemy miłość nieznaną, na szczęśliwy ląd zaniosą niepewnego dnia. Twe ramiona łódź Magellana, serce twe Bussola ma. Znów będę czuć, że jestem zakochana, póki niesie mnie łódź, łódź Magellana. Znów będę czuć, że żyć tylko tak warto jest. Navigare necessest, navigare necessest. Miłowania głodni jak wilcy, nauczymy się w tym kraju od pierwszego dnia. Słów, którymi mówią tubylcy, szabadabada, szabadabada. Odkryjemy miłość nieznaną, na szczęśliwy ląd zaniosą niepewnego dnia. Twe ramiona łódź Magellana, serca twe Bussola ma. Miłowania głodni jak wilcy, nauczymy się w tym kraju od pierwszego dnia. Słów, którymi mówią tubylcy, szabadabada, szabadabada. Odkryjemy miłość nieznaną, na szczęśliwy ląd zaniosą niepewnego dnia. Twe ramiona łódź Magellana, serce twe Bussola ma. Alicja Majewska i Włodzimierz Korć. Dziękujemy bardzo. Prosto z Krakowa, z festiwalu Anny Dymnej, a przedtem w Opolu. Alicja Majewska i Włodzimierz Korcz. Artyści zjeżdżają się tutaj do nas z całej Polski, by śpiewać dla Stana, bo to jest koncert dla Stana. I bardzo dobrze, że odbywa się w Polskim Radiu, bo tutaj się wszystko zaczęło. Tutaj on dokonywał pierwszych nagrań, czy to dla tego studia nagraniowego Trójki, czy dla Jedynki. No a potem przyszła ta wielka, wielka kariera, co było oczywiste, bo taki głos jakby jest związany z wielką karierą. A propos wielkiego głosu, wokalista, którego teraz Państwo usłyszą, również taki posiada, charyzmatyczny, mocny, przejmujący i piosenki, które śpiewa, również nie są banalne. Repertuar dobrany doskonale do możliwości i do jakości swojego głosu. Znają się prawie od 50 lat, czyli od półwiecza. Notabene ten artysta świętować będzie w tym roku półwiecze swojej scenicznej działalności. Kto to może być? Piękny głos. Krzysztof Cugowski, oczywiście. Krzysztof Cugowski przed Państwem. Krzysztof Cugowski. Dodam tylko, że akompaniować mu będzie Tomasz Kalwiak na gitarze. Przed Państwem Krzysztof Cugowski. Także prosto z Opola. Co trwasz, tylko czas do przodu mknie. Tak przemijasz w miejscu, spalasz się jak pustynny w słońcu głaz. Wszelki ruch to tylko pozór jest, tylko mknie do przodu czas. To twój los, zatrzymany w biegu kadr. Martwy.
Twe morze stoi wokół nas i nadziei brak na wiatr. Świat dokoła kłębi się jak rój, ta gorączka wiecznie trwa. Świat wiruje, zjada ogon swój, tylko czas do przodu gna. To twój los, zatrzymany w biegu kadr. Martwe morze stoi wokół nas i nadziei brak na wiatr. Martwe morze stoi wokół nas i nadziei brak na wiatr. Martwe morze stoi wokół nas i nadziei brak na wiatr. Jeśli pośród naszych gwiezdnych dróg, pośród nieskończonych tras, gdzieś istnieje jeden wieczny Bóg, to na imię ma on czas. To twój los, zatrzymany w biegu kadr. Martwe morze stoi wokół nas i nadziei brak na wiatr. Martwe morze stoi wokół nas i nadziei brak na wiatr. Martwe morze stoi wokół nas i nadziei brak na wiatr. Martwe morze stoi wokół nas i nadziei brak na wiatr. Martwe morze stoi wokół nas i nadziei brak na wiatr. Uderzył deszcz, wybuchła noc, przy drodze pusty dwór. W katedrach drzew, w przyłbicach gór, wagnerowski ton. Semitraża
zimnym szkłem. Pusty komnat chłód, szary pył, rozbity czas, martwy pusty dwór. Dorzucam drew, ogień zgasł, ciągle burza trwa, nagle feria baw i mnóstwo świec. Ktoś na skrzypcach gra, gotycznie od drzwiach chylał się i skrzypiąc sunął w bok i biała pani płynie z nich. Brylantowej mgle. Zawirował z nami twór, rudy włosów płomień, nad górami lecę, lecę z nią, róże trzymam dłoń. Znowu stary, pusty dom, gdzie schroniłem się. I najmilsza z wszystkich mi na witraża szkle. Znowu w drogę trzeba iść, w życie się zanurzyć, chociaż w ręce jeszcze tkwi lekko zwiędła. Jest taki samotny dom. Krzysztof Cudowski. Krzysztof Cudowski. Proszę Państwa, a propos wielkich głosów. Ustawa śpiewanie zaczęło się trochę przypadkowo, bo on był i rekwizytorem w teatrze i recytował. I kiedyś spotkał Tadeusza Nalepę. Na ulicy spotkał, bo rzecz działa się w Rzeszowie. I Tadeusz powiedział, słuchaj, zakładam nowy zespół, szukam ludzi do chórku. Może byś spróbował? Spróbowałby. Poszli do domu Tadeusza Nalepy. Jak Stan zaśpiewał, to pękły szklanki w kredensie rodzinnym państwa Nalepów i wtedy Tadeusz powiedział, to ty będziesz solistą, a ja będę śpiewał chórki. To też prawdziwa sztuka, znaleźć tak swoje miejsce.
Wokalistka, którą za chwilkę Państwo zobaczą i usłyszą, ma bardzo ciekawą drogę, ale co ją charakteryzuje? Na pewno to, że jest wyrazista, barwna, ma swoje zdanie i potrafi naprawdę poruszać serca i ciała do tańca, kiedy chce. Tak się zdarzyło, zupełnie nie wiem jak to, Mario, było możliwe, ale oni nigdy się nie spotkali, czyli wokalistka, którą za chwilę zobaczymy, i Stan Borys. W zasadzie będzie to taki pierwszy jej kontakt, co prawda poprzez Polskie Radio 24, ale jednak bezpośredni, na żywo, ze Stanem Borysem. Także kiedy usłyszała, że jest potrzeba, to stanęła na wysokości, od razu się zgodziła, bo ona lubi pomagać, chce to robić i ma szacunek do muzyków. No i za chwilkę przed Państwem wystąpi, zaśpiewa piękną pieśń o Weronie. Będzie to pieśń o balkonie w Weronie, a przed Państwem Kaja. Kaja. Państwu, tak mnie pięknie panie zapowiedziały. Tak, rzeczywiście nie miałam okazji spotkać osobiście pana Stana Borysa, ale oczywiście, kiedy można pomóc, nie widzę problemu. Myślę, że w ogóle wszyscy powinniśmy być bardzo solidarni. Dzisiejszy koncert ma tytuł Nie jesteś sam. Ja wybrałam na tę okazję piosenkę, która opowiada, co się dzieje, kiedy jesteśmy sami. A ponieważ no, jest o samotności, no to byłam zmuszona akompaniować sobie sama, co nie jest wcale takie proste po takich cudownych występach. Także miejcie dla mnie trochę litości, dobrze? Piękny świat, gdy dzielisz go z kimś, lecz dzisiaj jesteś sam. Zachwyt i ból, bo kiedy jesteś sam, choć cały świat u stóp, masz go tylko pół. La 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 la, la 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 la, la. Wieczność, ni cud, nie cieszą cię już, bo kiedy jesteś sam, choć cały świat u stóp, masz go tylko pół. Choć cały świat u stóp, masz go tylko pół. Nie jesteś sam. Dziękuję bardzo. Stan, wracaj do zdrowia. Dziękuję. Kaja.
której akompaniowała Kaja. Bardzo dziękujemy. Piękny głos męski za chwilę zabrzmi. I jeśli się nie mylę, to artysta wybrał piosenkę z repertuaru Stana Borysa i to z tego wczesnego repertuaru. I to jest ta piosenka, którą tak zachwycił się Jonasz Kofta, bo to jego słowa. To ziemia, ojczyzna ludzi. Stan śpiewał to właśnie z taką ogromną ekspresją. Mam nadzieję, że Marek właśnie to zaśpiewa. Myślę, że jest to prawdopodobne, bo mówił mi tuż przed występem, że wielokrotnie bywał na koncertach Stana w Stanach Zjednoczonych, w różnych miejscach i w Nowym Jorku i w Chicago. Wielokrotnie go słuchał z wielkim przejęciem i z podziwem. Bywało, że występowali razem na scenie, no ale tak, żeby zaśpiewał dla niego specjalnie piosenkę, to będzie pierwszy teraz, raz dzisiaj. Tylko tu. Przed Państwem Marek Piekarczyk. Witam Państwa serdecznie na tym wyjątkowym koncercie. Z Bochni przywiozłem moich przyjaciół Tadeusza Pryjas i Jacek Borowiecki. Wykonamy za chwilę dwie piosenki. Muszę niestety się posiłkować ściągą, przepraszam Państwa. To są za trudne piosenki, szczególnie Stana Borysa. On był znany z tego, że wkuwał tony tekstu i nie pomylił się. I był świetny dykcyjnie w czasach, kiedy bełkotało się trochę. No chyba, że się było Ewą Dymarczyk na przykład. No ale to z nią to nikt nie wygra na dykcję. Okej. Przygotowałem piosenkę To Ziemia. Wydawała mi się najbardziej taka pasująca do tego mojego wrzaskliwego głosu. I bez podtekstów teza. Uśmiechu wiele ma godzina zwykłego dnia. Nie zginiesz w tłumie, jeśli jeszcze umiesz przystanąć, gdy zaśpiewa ptak. Przystanąć, gdy zaśpiewa ptak. Daleka droga trwa, za dalą i nadal. Choć nie ma kresu, dobrze wiesz, że droga ta prowadzi gdzieś. Że droga ta prowadzi gdzieś. Niewyśpiewany jeszcze świat, niezapalone jeszcze światła, co ludzką twarz jak dobry sen rozjaśnia obłoków zamyślona biel. Owoce drzewa, barwy dnia, to wszystko dzięki Tobie trwa. To wszystko w Tobie trwa. To wszystko w Tobie trwa. Wśród wielu ludzkich spraw pamiętaj, nie jesteś sam. Ptak przelatuje, kwitnie kwiat. To ona, to ziemia, ziemia, ojczyzna ludzi. Thank you.
trochę taka dedykacja dla Stana. Zazdrościsz ptakom ich lotów, wolności wiatr chciałbyś poczuć i trzepot skrzydeł koi twój ból i strach. Ty jesteś wolnym ptakiem miasta, którego już nie złamie nic. O nie, bo rosną w tobie białe skrzydła. Poszybuj na nich, poszybuj nawet pod wiatr. Hea! Marzyłem o świecie bez granic. Już za mną wielkie podróże, gdzie moje miejsce? Teraz już wiem, to tutaj, to tutaj. Bo jestem wolnym ptakiem świata, którego już nie złamie nic. Wciąż rosną we mnie białe skrzydła. Szybuję na nich, szybuję na nich nawet pod wiatr. O tak, nawet pod wiatr. Dla Stana Borysa. Dziękujemy. Marek Piekarczyk. Dziękujemy. Marek Piekarczyk. Proszę Państwa, musimy mu chyba powiedzieć, że miał wielkie wsparcie w Was śpiewających. Zwłaszcza ta prawa część tego sektora śpiewała. Tam Pani tutaj podnosi ręce. Lewa proszę. Też. Lewa też. O, tam Pani też podnosi. Tak. Ale będziesz musiał, Marku, każdej z Pani dać całusa w rękę. Obu Marta Paniom. Śpiewała najgłośniej. Tam, tak, także proszę tam podejść. I tam też, tak? Przepraszam. Oczywiście lewy sektor i dziękuję prawy sektor. Pięknie, każdy ma swoje wspaniałe przedstawicielki. Dziękuję bardzo. A ja jeszcze tylko powiem, że... Do zobaczenia. Nie, chciałam Marek tylko powiedzieć, Piekarczyk. Że Marek brał udział w Familiadzie, którą Telewizja Polska razem z Fundacją Kulturalna Polska zorganizowały na rzecz Stana Borysa i dzielnie walczył, żeby wygrać sporą kwotę. I ona została... wygrałem. I wygrał. I przekazał. No także jak należy. Brawa dla Marka. No. A wygrać z taką kobietą to sztuka. A udało mi się. Dziękujemy. Dobrze dziękujemy. Się bawcie. Dziękuję bardzo. Dziękuję. Wspomniałam o tej Familiadzie, bo to jest coś, co łączy właśnie Marka i wokalistkę, którą usłyszą Państwo za chwilkę. A z którą
spotkali się ze Stanem w Stanach Zjednoczonych, tak właśnie, do których on po prostu uciekł. On nie mógł wytrzymać w Polsce, bo no, czuł się tutaj uwięziony, jak ta jaskółka słynna, która siedmiokrotnie dostała na piśmie zakaz nagrania, ale i tak w końcu się wygrała i wyrwała i wyfrunęła w Opolu. Ale Stan był nazywany przez tych decydentów od kultury często apostołem, bo nosił długie włosy, krzyż na szyi i wycinano go po prostu z różnych programów telewizyjnych. Także co nagrał, to nie szło. Kiedy pytał, dlaczego nie poszło, bo ma biblijny wizerunek. No więc wyjechał, to jest prawdziwy cytat, wyjechał do Stanów i wrócił po 30 latach mniej więcej dopiero. No i właśnie w Stanach spotkał wokalistkę, o której tak mówimy, jest, jeszcze nie zdradzając jej nazwiska. A propos wizerunku, to także spotkali się po raz pierwszy, właściwie zobaczyli, w sklepie z butami, gdzie przymierzał bardzo, bardzo dziwne, jak na owe czasy, obszerne takie buty zimowe, puchate. I ta artystka, którą za chwilę Państwo zobaczą, to pomyślała sobie, to musi być artysta, skoro takie buty mierzy. I był. A tą artystką jest kto? Izabela Trojanowska. Prosto z Opola. Niech słońce będzie z tobą. Pomimo, że piosenka mówi co innego, my z tobą jesteśmy. We'll be right back.
walczyłeś prawie o ślub. Wybacz chłopcze, gdyś się tak uśmiechał. Wybacz proszę, lecz nie na to czekam. Wszystko czego dziś chcę, pamiętaj o tym, polecieć chcę. Tam i z powrotem znaleźć wprost do nieba, do nieba. Wszystko czego dziś chcę, pamiętaj o tym, dolecieć raz. Tam i z powrotem więcej mi nic nie trzeba, nie trzeba. Trochę stary świat jest nasz. Ojciec by tak za 8 lat adres blogu i mały wiatr. Nie łap głowy, jak ty to zbierasz. Wszystko kultem możesz dać mi teraz. Wszystko czego dziś chcę, pamiętaj o tym, polecieć chcę. To mi z powrotem z rano wprost do nieba, do nieba. Wszystko czego dziś chcę, pamiętaj o tym, dolecieć raz. To mi z powrotem więcej mi nic nie trzeba, nie trzeba. Dziś chcę, pamiętaj o tym, dolecieć raz. Tam i z powrotem więcej mi nic nie trzeba, nie trzeba. Wszystko czego dziś chcę, pamiętaj o tym, dolecieć chcę. Tam i z powrotem z ramion wprost do nieba, do nieba. Wszystko czego dziś chcę, pamiętaj o tym, dolecieć raz. Tam i z powrotem więcej mi nic nie trzeba. Więcej mi nic nie trzeba, nie trzeba. Dziękujemy pięknie. Iza Trostowska z zespołem. Prosto z Opola można powiedzieć, prosto prawda? Z Opola, bo ta pierwsza piosenka była w premierach, proszę Państwa. A ta druga jest nieprzemijająca. Bardzo prawda? Dziękujemy, bardzo proszę, mogą już panowie opuścić scenę. Tym bardziej, że teraz chcemy Państwa zaprosić na przerwę.